Jeszcze do niedawna na największym kościerskim parkingu przy ulicy Ogrodowej panowała swoista wolna amerykanka. Każdy parkował tam, gdzie był chociaż skrawek wolnego miejsca. Nieważne, czy to był chodnik, czy trawnik, od teraz ma się to zmienić. Na parkingu wyraźnie oznaczono miejsca parkingowe, a na wysepkach posadzono nowe rośliny i drzewa. W związku z tym każda próba zaparkowania pojazdów w sposób nieprawidłowy będzie złamaniem przepisów. Parkujemy w miejscach wyznaczonych, nie zajmujemy dwóch miejsc, po to są te linie. Też musimy stosować do zasady prawej wolnej. Nie ma tutaj określonego ruchu znakami. Musimy przepuszczać osobę, która nadjeżdża nam z prawej strony. Pomimo tego, że jest taki utarty główny ciąg, to pojazdy, które podjeżdżają do nas z prawej strony, musimy tutaj przepuścić, bo obowiązuje zwykły kodeks drogowy. Musimy mieć też zapięte pasy, nie możemy rozmawiać przez telefon, włączone światła. Te wszystkie przepisy, które obowiązują na drodze publicznej. Straż Miejska zapowiada bezwzględne egzekwowanie prawa w tym miejscu. Będziemy to egzekwować bardzo konsekwentnie. Nie ma wątpliwości, że jeżeli ktoś najedzie na te wysepki zieleni, że niszczy w tym momencie tę zieleń. Będziemy surowo podchodzić do osób, które niszczą tę zieleń w tym miejscu, której nie ma za dużo. Są tylko na wysepkach roślinności i chcemy, żeby ta roślinność tutaj została utrzymana. Dodatkowo zlikwidowano miejsce, w którym zatrzymywały się autobusy. Od teraz będą tam mogły parkować osobówki. Po zmianach parking nabrał nowego wyglądu. Jest na nim po prostu ładniej. Oby jak najdłużej.